Hej ho, witajcie w Cify 5, Japonia na fraktalu i całkiem taka dziwna giera. Mam nadzieję, że przez to będzie ciekawa, tym bardziej, że dzieje się na mapie. Tutaj nie ma już z nami Bazylego, bo zjadł go ten pan, Chingis Khan. Nie lubi mnie. Wyślij. Też nie. No to on nikogo nie lubi. I nikt go na świecie też nie lubi. Także z nim może kiedyś będzie wojna ogólnoświatowa. Taki spisek zawiążemy, sojusz i zrobimy kongresowy kryzys. O właśnie, jakby to przeszło i każdy na świecie by się z nim bił, to by było naprawdę ciekawie. A wiem, że to on ubił tego biednego Bazylego, bo widzimy jego miasta. A w ogóle jakiś mod sprawia, że mam tutaj podgląd na ludność i dzielnie w takim mieście. Ciekawe całkiem. Całkiem ciekawe. One Bator, przygarnąłbym takowe. Patrzcie, kompy robią te kampusy teraz. To też ładne. Kurde, przygarnął. Ujejku. A ja nie mam ani jednego dzieła wielkiego. I Saletra już ma. Pierdzielony, no. A ja. Jeszcze jedną rzecz wam chciałem pokazać. Kilka chciałem. Aha, tutaj nie będę w stanie tutaj zrobić tego tartaku, bo nie mam jeszcze takiej możliwości robienia tartaków na dżungli. Także spokojnie z tym. Spokojnie z tym. Natomiast tutaj takie pole mamy. Dość badziewne, ale mówię o atrakcyjności. Ale planuję, szanowni państwo, kiedyś zrobić wieżę Eiffla. I tutaj bym sobie dał osiedlówkę taką, a tutaj bym sobie zrobił biosferę, którą lubię i która mi turystykę może dać, energię zwiększa, to jest fajne. Ekobiosfera, no czyli taka bio. Tu bym wcisnął tę wojskową. Kurde, albo tu, tylko że musiałbym wtedy kupić, ale stąd nie przestrzelę, bo tu jest to wzgórze, to wolę tu. Tu zrobię wojskową. Już niebawem, szanowni państwo. Także fajno będzie, mam nadzieję. I co ja jeszcze tytułem wstępu chciałem powiedzieć? Aha, wiem. Wiem. Wcześniej zatrudnieni. Pokaż nosie. Patrzcie, Newton. Kurde, ktoś mi buchnął Newtona. Dobrze, że nie ten Mongoł. Bo byłby problem. No ale to teraz to ja czekam co? Na ten tego. Albercika Einsteina, bo nikt inny mi niepotrzebny. Znowu się faplunie. Nikt inny mi niepotrzebny niestety. Czy nie, myślałem, że może kryzys będzie. No i patrzcie, normalnie to bym brał wielkiego naukowca tutaj. Znaczy to mi potrzebne? To może inżyniera. No nie, bo Albert to kawał drogi, także zdążę zbierać te punkty. No ja tych punktów mam już chyba całkiem sporo nawet. No, a tu, aha, jednostki znowu. Zmniejszony. Produkcja oczywiście, pyk. I zobaczmy, co się podzieje. Poka. Wielki naukowiec przeszedł. No normalnie tym się cieszył, a tutaj proszę. Produkcja, koszt zmniejszony. Fantastycznie. Tylko, że jednostki wypadałoby robić. Kyoto. Aha, tu chciałem szlak wysyłać. O, droga, tylko szkoda, że nie tędy jakoś, tylko tędy, kurde, bo tutaj kiedyś wojna będzie z tym Turkiem, ale niech to się... No dobrze zrobiłem, tak? Na pewno, dobra, dobrze. Dobrze. 4. Idę to wykarczować w takim razie, bo jak będę robił tutaj te wojskową, to sobie wywalę. I... O, tu bym sobie już zakolejkował. Nie, jeszcze zakolejkować nie mogę. Ale... O, to i bym przyspieszył warsztat tym karczowaniem. To by dobre było. Całkiem dobre. Całkiem znośne. O, tu też zakolejkowany jest ten gościu. Bo tu miałem iść kopalnię robić. Ale tak sobie myślę, że fajnie by też było zbudować tutaj farmę. Bo kiedyś będę miał możliwość budowania farm na wzgórzach. I tu 3 farmy by były, sporo żarcia by było, bo jak widzimy w tym mieście żarcia ewidentnie brakuje. Także daruję to sobie i popłynę
sobie. Gdzie? Tu sobie tartak zrobię, tak. Tartak, kopalnia. O, mam 1, 2, 3, 4, 5. O, cholera, za dużo. 1, 2, nie, 1, nie. Bo jakbym dał tu miasto, to miała być przemysłowa. No, przemysłową by wypadało to zrobić. Miasto, to tu bym potem wykarczował i kopalnię z tego zrobił? Kurde. Amo. Nie, no to tartak. Dobra, 1, 2, 3, 4, 5. I to miasto tu. Ej, albo kurde, czekajcie, osadnik. Aha, to zaleje. A tutaj, tu bym najchętniej założył, ale to wtedy miasto... Nie, bo tu nie sięgnę tych, stąd sięgnę te, nie sięgnę tych, stąd bym sięgnął, ale to to albo to, to już te kraby niech będą. Tu założę miasto, czyli te... Przemysłówkę zrobię tu. No dobra, to idę tutaj tym. Ale ciężkie wybory, kurde. Ojejko. No i wypadałoby oczywiście nie wpaść w ciemny wiek. No wreszcie wysłał. Bo on mi to miasto ma fajne zrobić. Jak sobie je zdobędę, to żeby ono już było takie, wiecie, porządne. A nie takie byle jakie. Boże, jak mało. Ale on niech ci będzie, bo i tak nie mam komu to tego przehandlować. A Turek ile ma tego? 493, 248, 75, 570. Turek, atakujesz? Czy się boisz? Z radością? Kurde, on jest słaby. Ale dobra, z radością. Niech będzie. Spróbujemy. Spróbujemy się z nim lubić. Dzielimy się widocznością. I sojusze. Spokojnie, zobaczmy, gdzie on jest. No, wysłałem i... Żadnego widoku. Ej, kurde. Co za dziadostwo jakieś? Co tu się porobiło? Będzie mi tak to się wyświetlało w kółko. O! O, kurde! Nie mam tego! Ile to kosztuje? 30! Kurde, ja bym to zwołał chętnie. I kryzys, o którym mówiłem, chętnie bym nawet kosztem wojny prowadził. O, nie, myślałem, że już popłynę, ale jednak nie. Dostałem Fionę, dostałem. To jest Fiona, włócznia Fiona, nie Fiony. Czyli to Fion to on. Fion to on. Te dwa pola chętnie bym zgarnął, ale to nie zgarnę tak szybko, to spokojnie. O, właśnie. I tu sobie dzielnie zrobimy. 112. O, ładnie zarobiliśmy. I teraz kolejkujemy ją tutaj. Pyk. I tak, żeby była już klepnięta. I potem sobie, szanowni państwo, kulturową zrobimy. I może Gierka już te pola zgarnie. To by dobry było. Cud ukończony. Może zwołać. A czekajcie, to ja zaraz to zwołam. A nie, nie tak zaraz. O kurde. Nie tak zaraz. Jeszcze 3 akcje tutaj mam. No i tu bym sobie tartaki zrobił, kurde, ale nie mam tego. Takiej możliwości. Kiedy zgarniecie jakieś krówki, czy jakieś coś? Kurcze pieczony. Nie prędko zgarniają. Tutaj też bym sobie zrobił, ale nie mogę, nie chcę tego karczować. Tu mamy jakie pole? Atrakcyjne. Wszędzie ta przeciętna, jaka bieda. Odrażające. Co za mapa jakaś dziwna, naprawdę. Dziwna, okrutnie dziwna. Ten tu ogarnie te pola. Teraz będę miał budowniczych nadwyżkę taką, że to się w głowie nie mieści. Ale za nich się nie płaci naturę, to tam mogą czekać. No i chyba tak zrobię, że będą sobie czekać. Dobra, wracaj do chałupy. Do chałupy. Kurde, no popływałbym tym gdzieś dalej. Podkrywał ten świat paskudny. 57. Może jakieś cuda odkrył, takie tam rzeczy. Kurde, mordę. Jeża, nietoperza. Jakieś miasta państwa może już się porobiły.
tutaj w ogóle może wyhoduję te miasta państwa, chociaż jak będę potrzebował punkt epoki, to chyba jednak pójdę zniszczyć tych barbów. Także dużo się dzieje, dużo decyzji trzeba będzie podjąć. No i dobra, najważniejsze jest to. A w czasie wojny nasi to niezbyt. I to też niekoniecznie. No i weźmiemy sobie nowe, świeci się, złoto. No, czekajcie. Nie, jeszcze się robią budowniczowie. Zmiany to nie. To tak jak jest? Tak. Tak. I najlepiej by było teraz lecieć. O tu. Przez oświecenie, bo tutaj mamy premię, z tym, że żadne moje miasto jeszcze nie ma 15 ludków i prędko mieć nie będzie, niestety. Ale tutaj mamy korpusy i dlatego tu chcemy iść. No i premię, no tędy, czy tak jak mawia mój kolega, tędyk pójdziemy. A co to mi się pokazuje, co mnie to obchodzi? Sól. A to chcą mi sprzedać, tak? Ojejku, jak po taniości. Za 27. Jezu, mam złoto na minusie. Srebro też jakie... Biorę. No jak... Co za dziwna gra jakaś, autentycznie. O Jezu, ale bym zrobił. Mało brakowało. Gdzieś jakieś złoto by się... Co? 22, szaleństwo. Najpierw warsztat jednak trzeba. Kurde, bo Humankind się przesuwa. Łapie i przesuwa, a tu się klika. Czekajcie, bo tutaj też chciałem tu wojskową, ale zanim tutaj dojdę... To ruski rok minie, a ja tego nie kupię, bo mnie nie stać. Czyli mogę sobie klepnąć albo portową i będzie złoto, albo tą kulturową. Kulturowa 9. Fajne. Ale tu będzie lepsza kulturowa, to tu portową będzie złoto. Albo po prostu biznesową, to też się głupie nie wydaje. No ale jednak portową, bo o, od razu 5, no to galancie. No i zaklepmy sobie. Okej. 17, ale zaraz tutaj jeszcze ogarnę parę rzeczy i to będzie całkiem niezła mieścina. No i jak zrobię latarnię, to będę mógł szlak handlowy puścić kupca. A to jest fajne. I ty tu sobie na razie śpisz, panie kolego. Do tego doszło, że se spać tu będziesz. O, proszę mi to zgarnąć. Nie no, prędko tego nie zgarną. Otwarte. Daje mi... Nie, jaka umowa głupia. Odrzuć. Bezczelne. Zbieram te. Tylko, że wolałbym wiedzieć wcześniej, zanim zaproponuję taki kryzys. Wolałbym wiedzieć, gdzie ten Temujin jest. A nie tak w ciemno, kurczę. Nie tak w ciemno. Dobra, weź na razie poczekaj, bo tutaj będę wysyłał osadnika, także eskorta by tutaj była wskazana. Nawet. No i tutaj też by było wskazane. Dobrze, jak to wygląda? Obrobione, tu pójdziemy i tu pójdziemy. Tu jak mam zrobić... przemysłową. Tu kopalnia mogłaby być, tu tartak mógłby być. Nie, tu miały być trzy dzielnie, to będę mógł wykarczować to i to. A tu już niekoniecznie. Co on mnie tutaj będzie chciał zaatakować? Czyżby? Coś nie chce mi się w to wierzyć, ale to jest wariat, to tam... Kto go tam wie? No, za 4 tury ja bym sobie najchętniej... To jest niezrobione jednak! Wow. Ja to jestem też niezły gigant. Ślepy. No idźmy, zróbmy sobie. Chociaż tam by były 3 fajne farmy. Ile złota? Minus 4 ciągle, kurde. O, może tędy popłynę wreszcie. Jakaś taka jasna plama. Płytka woda. Ho, 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 ho.
Czekajcie, czekajcie, czekajcie. No tak. Tu by fajnie trzy farmy było zrobić. Czyli to by trzeba było wykarczować. I tym sposobem przyspieszyć te dzielnie. 21. Tak zrobimy. Tak zrobimy, no, tak zrobimy. Czego? Nie, nie, nie. Za te punkty, mój ty przyjacielu, w cudzysłowie, mam zamiar napuścić na ciebie cały świat. Co ty na to? Podoba ci się? Oż kurde, kto tu jest? Hiszpan jakiś? Nie, teraz po kolorach to już nie ma co zgadywać, bo te kolory są różne. No, jakiś tam punkcior dostałem. Fajno, fajno, fajno. Mam to, wiem o tym, ale na razie jeszcze wstrzymuję się, bo mam złoto na minusie. A lepsze jednostki są droższe w utrzymaniu. Naturę kosztują więcej złota. Także sami wiecie, rozumiecie. O kurde, to jest Mongolia. To się dowiedziałem, gdzie jest Mongol. O Boże. O Boże. Ale wyszło. Ale wyszło. 8 tur zarobiony może być. Ale wyszło. Kurde, nie mam co tu robić, no. Ja pierdziulę. Ty. Sulejman. Sulejman. Myślę, czy się z Sulejmanem nie zaprzyjaźnić. Jak tu Mongoł jest obok. O, ja pierdziulę, no. Bóg dał mi mądrość. No dał, dał. Jak tam, mam nadzieję, że on się z nim nie lubi na przykład. Tylko z kim wojskowy, z kim naukowy? Kurcze pieczony. Z tym się nie lubi potępienie. Dobra to. Tylko, że on to wojskowy to będzie taki dziadowski, że to się w głowie nie mieści. Jednorazowo. A niech ci będzie. No i się z Turkiem w końcu zaprzyjaźniłem. No daj też spokój. A z nim naukowy właśnie. Tylko dołóż. Jednorazowo? Aż to paździerz jeden. Dobra no. Jakaś dziwna autentycznie jest ta gra. I się tnie. O co ci chodzi, Gierko? No co się dzieje, no? Nie kumam tego kompletnie. Tak pięknie było. I co ja mam nim robić? Narobiłem sobie. To jest dobre, że ich mam, bo tak jak mówię, naturę nie płacimy za takich budowniczych. O. Nie ma. Na całe szczęście. Także oni sobie mogą siedzieć. Tylko wolałbym coś nimi robić. Może i tu gdzieś farmy bym wykombinował. Trzy farmy, tylko gdzie? Nawet nie ma gdzie tych farm zrobić. Bo tu są wzgórza. Tu by był fajny tartak kiedyś, tak czy siak. Tutaj też ma być jakaś dzielnia przecież, biznesowa na przykład. No daj ta, że spokój. No fajnie, że sobie ich zrobiłem. Mam nadwyżkę. Ale kompletnie zapomniałem o tym, że ja nie mogę jeszcze robić tartaków na dżungli. Kompletnie o tym zapomniałem. No i nawet gierka mi tu dobrze pokazuje, bo tutaj właśnie chciałem iść. Ohoho. I w pierwszej kolejności... Dobra, nawet w pierwszej kolejności sobie to zrobimy i będziemy pilnować tego tutaj. Uwaga. No i co? Nie przepłynę, ja pierdziulę. No nie przepłynę. Pierwsza technologia nowej epoki. Fantastycznie. Uwaga, nie. 30 potrzebuję.
nie chcę tego karczować też, kurczę pieczone. No, ale to mogę wykarczować. Tak będę pływał w tej wepce. O litości. No i co, koniku? Fajnie miało być. Mieliśmy tutaj pływać. Świat odkrywać. A tu taki zonk. Dzielnie, dzielnie, dzielnie. No nie! Za 4 tury miał być. To durna burza. No, wykończą mnie oni. Dobra, pójdę tutaj. Obrobię sobie tamto. Tutaj trochę odkryję. Zobaczymy, jak to wygląda. Tu wykarczowałem, ale jeszcze to by też fajnie było wykarczować. A tu co będę robił? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Ile masz premii? 6. Farma, farma. No dobra, na razie zróbmy te farmy. Za chwilę ludków jeszcze w miastach poustawiamy. Okej. Koniec. O kurde, będzie ciemny wiek. O, to nawet tutaj nie ma co kombinować. Będzie ciemny wiek. Oj, będzie. Hami, hami. To było widać wcześniej, że hami. I okej, obadajmy. To na pewno i to na pewno. Tu jest zaznaczone, tu jest zaznaczone. Jako tako. Tutaj tartak się zrobi. Tutaj może też. Może jakiś cud świata. Kurczę, ciemny wiek będzie. Nie będę kombinował. 12 punktów to jakieś pojedyncze będę w stanie wykombinować. Szczególnie, że mam tego moda. I dałoby się tutaj ogarnąć. Ale raczej będzie ciężko. Za samurajów będzie 5. Rozrywkowa pierwsza, ale to nie zdążę. Nie, to tylko barby by mi w tym momencie pomogły. W sensie, że ubicie rozpędzenie klanu. I cuda natury. Jakbym coś na coś takiego trafił. A nie, bo trwa przecież ta burza. Wejrzę już spierniczaj stąd. Ja pierdziule. Ale nie fart, kurde. Dopija. Jejku, mam już punkty. 3 natury dzięki sojuszom. Zapomniałem o tym. O cholera. Biją się. Sulejman wypowiedział wojnę Chingischanowi. Naska wypowiedziała wojnę Sulejmanowi. Sulejman wypowiedział wojnę Chingischanowi? No chociaż on ma trochę tego woja. Na tym kontynencie jest. Bo ja też planuję tu dołączyć do tej wojny. No ja bym to zgłosił. Zgłoś. Zgłoś. Niech cały świat go bije. Ciągle i ciągle. Aaaa! Masakra. A patrzcie, tu się ciągnie ten kontynent. Czyli ja mam sąsiada Mongoła jeszcze. Kurde, to dwóch bojowników takich wielkich. Z jednej Maryśki, kurde, Sulejman, z drugiej Chinggis Khan. No to będzie ciekawie. 2 akcyjki jeszcze. A wykarczuję chyba to. Chociaż jakby zrobić tu tartak i tu tartak, to mi chyba gierka to zaliczy jako 2 tartaki, mimo że różne, to da punkt. A nie, tu mam przecież przemysłówkę, co ja gadam. No ja tu zrobię jednak farmę. Będą 3 farmy, będą fajnie działały. Fiona, Fion jest. A ty masz Fiona? Też. O tobą może pójdę. Za 7 tur to muszę kurde przezbroić, tylko muszę pamiętać. A mogę zapomnieć. Tylko, że mam ciągle minus 4 i to będzie jeszcze więcej na minusie. Na tym polega problem niestety. Ja pierdziule. To może przezbroić, za 7 tur to zmienię po prostu. Ojejku. Gdzieś sobie jakieś złotko zgarnąć. No tu będzie złotko za chwilę, tylko niech pójdzie ta durna burza. Tu złotka nie ma i nie będzie. Tu, o, jest 7 lud. A to już nie, to już był 7 ludek wcześniej. Tu już niczego nie klepnę.
To już niczego nie klepnę. A tu będzie złoto. Powinno być. Troszkę będzie na pewno. Dobra, to ty idziesz tu. Tu jest droga, tu może stać. A ciebie wysyłamy po Fiona. A ty karczujesz i przyspieszasz. Uuu, jak mało. O, tu lepiej. Kurde, Mongo. Weź ty mnie pójść do siebie. Zanim się skapnie, że tam atakujemy, się bijemy. Otwarte, pyk, jednorazowo. Ty. Konik! Konik by się tu przydał. Najbardziej. Jezu, tu jeszcze jedno. Ale będą mi jaja. No, ty mnie tu nie popływam. Punkty zakończone. Dobra, niech się bawią. Niech się bawią. O, właśnie. Minus 9. 3 punkty za to. Jezu, minus 9 ciągle. O. I pyk. I o, jeszcze 8. Jeszcze 8. No to trochę już lepiej. I tu bym sobie tak, jak mówiłem, klepnął te, będzie plus 2. Całkiem nieźle, niech to się robi. Potem oczywiście spichlerz, pomnik i mury. Być może, jeszcze zobaczymy. Czy tutaj Aomori, ale ładnie się nazywa. Mieścina, minus 9. Dwa targowiska, nie mam żadnego, nawet biznesowej nie mam ani jednej. 9, kurde 9. W ostatniej turze będę zmieniał, przestawię potem znowu to na złoto i będzie na plusie. No i dobra, teraz tak. A może ja dołączę do tej wojny? Co my tu mamy? Bydło. A tu sól. Miasto tu założył, gdzie ja chciałem. Czy ja będę w stanie przejąć miasto, które ma 55 obrony? Nie ma murów. Może i bym był. Tylko, że jak on mi tu przyjdzie swoją hordą, to mi wpierniczy jeszcze. Ale raz kozie śmierć. No tak, bo jakbym na nie, to bym nie brał w tym udziału. Tak to będę brał. Ej, będzie ciekawie. Dobra, uwaga. O, czy remis był, kurde. Sulejman na tak i ja. O, kurde. Szkoda trochę. Trochę szkoda. A nie, czekajcie, mam tu pomysła, bo to wszystko i tak będę musiał przerobić przecież. A, tak go wyślę, żeby nie zapomnieć. Mhm. 1, 2, 3, 4. No dobra. Tu paremka nie, tu jakaś dzielnia będzie. Kiedyś. Kiedyś, za ruski rok. A, to coś innego tutaj wołają. Tak, chcą sprzedać. Co oni tu chcą? Saletra. Nie. To nie. Dobra, panie przyjacielu, na posterunek. Ty dawaj tutaj ten trójkącik. Panie kolego. Całkiem ładnie to wygląda. Kiedyś będzie jeszcze lepiej. Niech tylko miasto rośnie, to o, wreszcie uniwerek będzie dobrze. No, tu się skończyło, zapierniczaj, pyk, złoto tu będzie, tylko dwa. Trochę mało. Tym to sobie tak obejdę wokół. Ale mi się sąsiad trafił. Ja pierdziule. Utęskniony deszcz, no to dobrze powiedziane. Gubernator, też dobrze. Też dobrze. O lojalność tu się nie boję. Nawet kulturowy będę mógł zawrzeć w razie czego i będzie problem rozwiązany.
Dobra, ty grzejesz tutaj i tych dwóch właśnie wyślę tam do Fiona. Tym razem już dobrze będę opowiadał. O kurde, jeszcze to bym mógł zajrzeć. Ale ja wolałbym tym konikiem tego Mongoła obadać. Nie kupię tych pól, kurde. Też będę czekał kolejnym budowniczym na lepsze czasy. Oho, czerwony. Tu mają domek chyba. Tu mają domek chyba. Jeden, jeden. No, ruszyło z kopyta. Coraz lepiej to wygląda. Czyli się nie z Sulejmanem, a z Mongołem bijemy. No trzeba wziąć też Mokrze czy Amani. Bo wojna jakby była, to tutaj, to Wiktor dobrze siedzi. Tu mamy Reynę. No to już wszędzie mamy. Sale audiencyjne mam, także już mi tutaj zadowolenia nie brakuje. O, zobaczcie zresztą. Plus 2 jest tutaj i obszary dodatkowe. Nie no, teraz będzie lepiej z tą salą audiencyjną. Także dobrze będzie. My sobie tutaj, chyba żeby gdzieś wziąć może właśnie kulturę albo naukę. Odpuścić sobie na razie Mokrze. Do tego nowego miasta bym go dał, Amori. I bym poszedł tego badacza, chyba tak. Bo jest źle, Mongoł tutaj wymiata i się go boimy. Ja mam naturę 53, 127, 147, 184. Co tu się dzieje? Nie wierzę, Mongoła muszę zbić. Tylko jak? Jak on taki wielki i potężny? No ale bombardy już będę mógł robić. O Boziu. I tak się boję. Gdzie mi wyparował? A tu jest. Płyń, koniku. Mój srebrzysty. Dawaj to srebro. Minus 9 i 8. Zaraz będę próbował handlować, ale nie spodziewamy się, że to przejdzie. O! Dobrze, dobrze, dobrze. Jest jeden, ale będzie więcej kiedyś. Spokojnie, jak to się porobi. Jak to się porobi. Tu blokujemy. I. To bym wykarczował. Pewnie to też. Dwie akcje. No dwa tartaki zrobię. Albo kopalnie. Nie. Dwa tartaki. Chociaż tu by też to by tu zrobić. Farmę, to wykarczować i tu zrobić farmę. I by się miasto rozwijało, bo obszary mieszkalne ma. No. Też żarełka brakuje. I tak zróbmy. Tak zróbmy, szanowni państwo. No to chami, jakbym tak se kiedyś przygarnął, to nawet fajna mieścinka. Nie powiem. Nie powiem, że nie. Kuszę. Fiona. O! Tylko, że to jest lepsze, ale to też trzeba by tej Fiona. Dobra. Robimy podmiankę. To też wyślemy na szkolenie. Kawał drogi, ale wyślemy. Już się drogi robią zresztą. Bo wysłałem tutaj szlak i ten mi już nie splądruje, bo z nim prędko się bił nie będę. Okej. Nawet. Tylko za jedną turę muszę jednostki przezbrajać. Na tym polega delikatny problemik. Idźmy na te drogi. Minus 9 i 4. Dobra, zaraz będę handlował, szanowni państwo. Ciachnij mi to. Przyspieszyło ociupinkę. A z tym się nie zdążę zwrócić, żeby go przezbroić. Bożem se łaził po świecie jak szalony. Ja pierdziule, no. Tak, ale zaraz tutaj będę kombinował. Tym się jakoś wrócę. Może nie prędko to przezbroję. Tyle złota, minus 9 mi ucieka. Dobra, zaraz będę coś tu kombinował, handlował i tak dalej. Srebro proszę. Może biznesowy trzeba było wziąć ten sojusz. Też by to głupie nie było. Tyle dzisiaj, trzymajcie się, pozdrawiam. I na razie.